Witam serdecznie, sobota, przedświąteczna, wielkiej nocy, jutro święto, więc co, no takie szybkie, króciutkie życzenia, spokoju przede wszystkim dużo i zdrówka, bo wszystko inne to tam będzie, jak to się mówi, raz biedniej, raz bogaciej, ale będzie ok aby te zdrowie było, no i taki spokój w rodzinie, nie, także... Wszystkim tam wszystkiego najlepszego, żeby przy stole za dużo nie używać herbaty, żeby potem w poniedziałek albo we wtorek nie bolała głowa. Wiecie jak to jest, nie? Także co? U nas wiosna, taka sobie, gdzieś tam na południu ponoć nie leży i pada. Czyli takie bardziej Boże Narodzenie niż Wielkanoc. A u nas w miarę. Było też chłodnawo, ale jest już teraz w miarę, w miarę. Dzisiaj ponoć ma być przeszło 10 stopni w dzień, chociaż na razie, jak widzicie, jestem w kurtce, więc nie zapowiada się. I tyle, no. Co tam? Ostatnio Wam mówiłem o tym budynku gospodarczym, ale go na razie nie będzie, dopiero będę go robił w lato. Może teraz po świętach zobaczymy na tej drugiej działce, bo to drugą działkę mam w tamtą stronę. Idę zaraz z luną na spacer, więc mam też smycz. Tam, w tamtą stronę jest jakieś 300 metrów, bo tą działkę już kupiliśmy. Tam, już dostaliśmy warunki, kupiliśmy. Jest tu jeden problem, oczywiście, bo to działka bez mediów. Złożyliśmy papiery do zakładu energetycznego no i co? I zakład energetyczny nam dał termin na przyszły rok, sierpień dopiero że będzie prąd. Nie wiem, jeszcze tam podjadę, zobaczę, pogadam, może, może coś da się przyspieszyć, ale tam nie będę jakoś załatwiał specjalnie, żeby, żeby szybciej. I tak to wygląda u nas. No widzicie, tam brakuje 100 metrów do linii. W drodze jest linia normalnie, yy, jakieś tam kable i skrzynki, bo tam przecież zabudowa jest w pobliżu. Ale niestety te 100 metrów yy, trzeba czekać półtorej roku. Na energię elektryczną w naszym kraju. Ja wiem, że można szybciej to załatwić, tylko nie chcę mi się tam chodzić i, i, i kombinować. Takie życie. I co? A co tutaj się w ogóle u nas zmienia? O, Lunka sobie chodzi. Już jest na spacerze za siateczką. I nic się w zasadzie nie zmienia. No, jak to wiosna, troszkę tam coś ania, dłubie się na ogródku. Ja na razie pierwszy tydzień byłem, to to bardziej chodziłem gdzieś po spacerach, łaziłem niż coś robiłem. I tyle. No. Przy domu, to zawsze coś tam do roboty jest. Każdy chyba to zdaje sobie z tego sprawę. Muszę tak troszkę iść, tyłem ze względu na to, że jak odwrócę się, to będzie bardzo ciemne tło, więc nie ma jakby. E... No to mi źle wychodzi to. Już się tam troszeczkę nauczyłem i tak często nie zwracam na to uwagi i wychodzi jak wychodzi. I co? I tyle. No nie ma jeszcze na razie, widzicie, nic zielonego za bardzo. Jakbym odpiął głośnik mikrofonu, przepraszam, to byłoby słychać fajny taki śpiew ptaków, aczkolwiek on jeszcze nie jest taki super, ale już słychać, że tam to taki wiosenny. Każdy to, to chyba sobie zdaje z tego sprawę. I tyle, no. Co tam? Przyjechały doniczki z mną ostatnio. Niestety kolor nie spasował dla niej. Ja specjalnie robiłem szare. One sobie tutaj stoją. Takie dwie. One tu nie będą stały. Potem będą gdzieś indziej stały, ale ja robiłem pod kostkę szare, a się okazało, że Ania chce brązowe. No bo u nas w zasadzie faktem jest, że te wszystkie takie obróbki są brązowe. Jakiś tam wynalazek w kolorach, ale ale ogólnie dla mnie to brązowe, nie? Tak jak czarne to czarne, a brązowe to brązowe. Jak do kogoś powiecie, że ma czarny dach na przykład, to się ktoś obraża, bo nie, to nie czarny, to antracyt, albo grafit, albo coś. Dla mnie to, to nie, to czarne to czarne, brązowe to brązowe, czerwone to czerwone, a zielone to zielone. I tyle, no. Co tam tutaj więcej Wam mówić? Jak widzicie, ups, samochody stoją już wszystkie, także cała rodzina w komplecie i... I jest ok no. Mam nadzieję, że u wszystkich też tam y, będzie dobrze, szczególnie właśnie po świętach, żeby tam, y, no nie będę tam tłumaczył, no wiecie jak to jest, nie? Raz lepiej, raz gorzej. Y, nic się przez te przecież dwa czy trzy dni nie zmieni. Y, jest jak jest, jak to się mówi. I tyle, no. Święta to jak każdy, nie? Gdzieś tam do rodziny albo, albo w domu, albo nie wiem. Dzisiaj, może rozpalę zresztą. Nalejemy wodę i rozpalimy sobie w bani. Tak ekologicznie, żeby było. Czyli dwa metry wody i, i trochę drewna spalimy. Nikt nam tego na razie jeszcze nie zabrania. Żadna unia ani żadny inny wynalazek. A tutaj, tak na marginesie, Wam powiem. Ciekawią mnie ludzie naprawdę, którzy. Zawsze mówią, że Unia to jest, nie wiem, jakiś taki twór kosmiczny, jakby nikt nie wiedział, co to tak naprawdę jest, albo nie zdawał sobie sprawy. Bo przekaz jest taki, że no, jakaś tam Unia, nie no, dla mnie na przykład zarzucają, że jestem lewakiem, co jest zupełnie nieprawdą, ale niech tam sobie będzie. I, i Unia, Unia to nie jest twór kosmiczny. Unia to są i, i te osoby, które tam wymyślają jakieś. E, e, jakieś prawa, tak? jakieś obowiązki, podatki na nas narzucają, jakieś tam no, różności, tak? To to wie, bardzo dużo ludzi zauważyłem, mówi, że jakaś tam Unia. No nie, to są normalni ludzie, to są normalni ludzie, też Polacy między innymi, którzy tam pracują. Niektórzy pracują tam na stałe, niektórzy są oddelegowani przez na przykład obecny rząd, czy przez inny, jakikolwiek... By to rząd nie był, tak? I, I oni tam ustalają jakieś przepisy, dyrektywy itp. itd. Jeżeli ustalają coś złego, no to znaczy, że Polacy też tam są i to Polacy też tam za tym są, żeby na przykład coś takiego ustalić. To nie siada dwóch Niemców, czy tam dwóch kosmitów z Marsa i mówi: Zrobimy za rok tak albo tak, czy za pięć lat tak i tak. Nie, to są ludzie z różnych krajów którzy sobie siedzą i wymyślają. Fakt, że wymyślają, może lepiej, może gorzej czasami. Tutaj nie będę w to wnikał ale to są normalni ludzie. To tak samo są tam Polacy, którzy powinni walczyć o to, że na przykład Polska w pewnych sprawach powinna mieć jakieś dłuższe okresy przejściowe itp. itd. Ale, że nie walczą, bo mają na to wywalone, bo po prostu oni tam jeżdżą po to, żeby wziąć sobie pensję albo zarobek, jak na przykład europosłowie, żeby wziąć tam, nie wiem, 10 tysięcy euro miesięcznie plus na prowadzenie jakieś biura, srura to pewnie 20 tysięcy euro i tyle, no i i to tak za bardzo nie interesuje, co tam się dzieje. Oni tam nie myślą, żeby się dogadać z kimś, żeby coś zmienić. Tak mi się przynajmniej wydaje to, nie? Żeby na przykład pewne rzeczy nie weszły za rok czy za dwa, tylko za pięć albo za dziesięć. Oni tam są, bo są. Jedna osoba tam siedzi wymyśli, dziesięciu przyjedzie z różnych krajów, przyklepie to, a dopiero później się zaczynają budzić i mówią, kurczę, to nie jest tak. Tu jest przykład z ustawą metanową ostatnio, bo akurat tak się zainteresowałem, o co tam chodzi. To tą ustawę metanową, czyli tą ustawę, którą może spowodować, że nasze kopalnie niektóre będą zamknięte, ustalali między innymi Polacy. To Polacy między innymi przyklepali to, żeby ta ustawa weszła tam, czy dyrektywa, zwał jak zwał, nieważne, żeby to weszło w życie, rozumiecie? A teraz wychodzi Moskwa, tak, pani Moskwa, no tak, niestety nazwisko trochę niezbieżne na obecne czasy, ale i mówi, że oni nie pozwolą na to, żeby ta ustawa, że... znaczy ustawa ta wejdzie tam, dyrektywa, ale żeby zmniejszyć tą e, ilości tego metanu z wydobywanej tony na przykład węgla, czy tam z 10 tysięcy ton, nie wiem, nie pamiętam, już mniejsza z tym i teraz powiedzcie mi, to gdzie ta pani była pół roku temu? Przecież ta ustawa już rok czy dwa lata ona jest cały czas w, w, w legislacji tam. Tam siedzą ludzie, też między innymi cały czas mówię, i Polacy, i nikt nie zauważył, że będą no, nasze kopalnie miały problem. Teraz, jak wypłynęło to na światło dzienne, to raptem się obudziła nasza pani minister. Dobra, nie chcę mi się powiem szczerze gadać na ten temat, bo to wszystko totalna ściema tylko dla pieniędzy, aby się tam dorwać do kasy i, i tyle. Nic innego i nie myślcie, że to czy oni są z PiSu, czy z Platformy, czy z Konfederacji, to te same jeden bał bałwochwalstwo, aby tylko dorwać się tam do koryta, yy, a potem będzie jakoś tam będzie, nie? Czy ludzie będą mieli lepiej, czy gorzej, to tak naprawdę to ich, szczerze Wam powiem, G, zupełne G obchodzi. I tyle w temacie, ale nie ruszajmy tego tematu, bo święta, a to taki czas bardziej wesoły niż tam smutny, nie? więc nie ma co tam sobie też zawracać głowy y, tymi oszołomami i tyle no także co, jeszcze raz wszystkiego najlepszego zdroweczka. trzymajcie się oby po świętach było lepiej zawsze trzeba trochę też tak optymistycznie patrzeć może coś się zmieni, ale ale trudno powiedzieć czy się zmieni na lepsze czy na gorsze o w ten sposób powiem oby na lepsze bo trzeba być optymistą w sumie, nie? Także co? Pozdrowionka jeszcze raz i wesołych. Trzymajcie się.